Ukraiński żołnierz zaczął strzelać do kolegów. 5 osób nie żyje. Ukraina. Żołnierz zastrzelił 5 funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy zastrzelił 5 funkcjonariuszy tej jednostki i ranił 5 kolejnych, podało MSW. Nie są znane motywy działania mężczyzny. Podejrzany uciekł, ale został już zatrzymany. Żołnierz otworzył ogień podczas wydawania broni funkcjonariuszom na terenie zakładów rakietowych Jużmasz w mieście Dniepr. Z nieznanych przyczyn zastrzelił z kałasznikowa 5 żołnierzy Gwardii Narodowej i ranił kolejnych 5, czytamy w komunikacie. 21-letni uzbrojony sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Gwardia Narodowa Ukrainy poinformowała na Facebooku, że mężczyzna został już zatrzymany. Napastnik został zatrzymany za miastem, po akcji służb i postawieniu w stan gotowości m.in. policji i wojska. Zbiegły żołnierz, który miał przy sobie karabin i około 200 sztuk amunicji, miał się poddać funkcjonariuszom.